Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku z ATS-a. To już jest wersja taka 1.5 coś tam, chyba .1. W każdym bądź razie jest to już nowa wersja gry, która uwzględnia ostatnią betę, czyli no, przeskalowanie mapy. Także mamy dostępną teraz mapę w proporcjach w skali 1 do 20, czyli jest rozleglejsza, te odcinki się wdłużyły, czyli została przebudowana i tak dalej, więc teraz będziemy jeździć na dłuższych odcinkach. Wcześniej było chyba 1 do 35, teraz mamy 1 do 20. Dodatkowo tam doszły jakieś poprawki ze sklepem i przeglądarką tracków i jakieś tam nowe wersje nadwozia, zdaje się, no i takie wiele pomniejszych rzeczy. Natomiast no, ostatnio żeśmy wylądowali z ładunkiem w Phoenix i teraz tak, przydałoby się, żebym tego traka powoli już tu gdzieś przeserwisował, więc zaraz zobaczymy, czy... O, tutaj mam, o, już tutaj. Podjedziemy szybciutko, ja się tylko przeserwisuję, że tak powiem, bo mam tam już 5%, ja wiem, tragedii nie ma, co prawda. Zapalimy tutaj naszego Kenworthika. I przejedziemy się szybciutko zrobić naprawy, te takie niezbędne, bieżące. I zaraz wybierzemy jakąś trasę. No i zobaczymy, na ile to się zmieniło wszystko. Doszła jakaś jedna miejscowość, zdaje się też, chyba jedna, nie mogę się mylić, ale wiem, że jedna na pewno doszła. Taka, której wcześniej nie było. A, cham ze mnie, bo oni wcześniej ruszają, bo to był chyba... Nie wiem, czy to był znak stopu, czy co. Możliwe, że tak było, jak mówię. W każdym bądź razie, no, wszystko zostało przeskalowane. Zobaczymy teraz, jak się długo jedzie na jakichś, powiedzmy, trasach. Zobaczymy, jakie wrażenia. No i skoro mapa została przeskalowana, więc zobaczymy, jak krajobraz wygląda i czy te miasta są też większe i tak dalej. Prawdopodobnie tak. Dobrze, do zapłaty całe 201 dolców. No, dobra, ja ostatnio się tutaj troszeczkę spłaciłem z kredytem. Aha, no i teraz wejdziemy w mapę właśnie, od razu rynek przesyłek, zobaczymy. I tutaj co my takiego ciekawego mamy? Właśnie, mam posegregowane, jeśli chodzi o długość mapy i myślę, że dobrze, bo o właśnie, coś takiego nawet, 240 mil, spycharka 20 ton. Jeszcze tylko zobaczę, to może faktycznie wybiorę, bo tamte będą chyba na mniejszych odcinkach. Myślę, że takie 240 mil to będzie ok, takie w sam raz. Zobaczymy, jak długi wyjdzie ten odcinek w ogóle. I teraz jeszcze zobaczymy tak, gdzie my mamy ten załadunek. Załadunek mamy tutaj, w Plaster & Sons. I później będziemy musieli zasuwać chyba tutaj do Show Low, tak? Czy coś? Kurczę, zobaczymy. Tak mi to przynajmniej... Czy, albo Holbrook. Holbrook. I się zastanawiam, czemu on zaproponował tędy. A może faktycznie będzie szybciej stąd. No dobra, dobra. Najpierw podczepmy ładunek, tak? Czy ja dobrze jadę chyba? No coś tu w kółko jadę, ale dobra. Jeszcze zobaczmy taką paliwa, no zmęczenie też jest, czyli będziemy musieli na pewno odpoczywać. Dobra, już tu bez kierunkowskazu pojadę w lewo, wbiję się do ruchu. Ale widzę, że w sumie też przydałoby się chyba zatankować. I po drodze mam, widzę, tak jak GPS mnie teraz prowadzi, nawigacja znaczy się, to zobaczymy, może uda się załadować, póki nie mam jeszcze zestawu całego, żeby nie było takiej tragedii, jaką odstawiałem w ostatnim
w ostatnim odcinku, kiedy tam miałem dosyć długą naczepę i się motałem strasznie, żeby wjechać na taką małą stację benzynową, bo musiałem koniecznie zatankować. A też kurde nie pomyślałem, przecież jaki problem odczepić naczepę, nie? Zatankować i podczepić ją ponownie. Nie ćwiczyłem jeszcze tego manewru, ale właśnie pewnie dlatego nie wpadłem na ten pomysł też. Ale następnym razem będę próbował to, coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że tam jakieś kary się z tym nie wiążą, czy co. Dobra, wyłączamy silnik. Tankujemy sobie do pełna sprzęta, żeby już przynajmniej tego problemu tutaj nie mieć. O, to też sobie troszeczkę zmienię właśnie punkt widzenia. O, dobra. Więc możemy ruszać. Ile tam mamy? 3 mile jeszcze do po nasz ładunek. Włączymy jakąś ten tempomacik, znaczy się. Tu mamy 25, dobra, ustawimy 25. Jeszcze jedna mila, pisze jedna minuta. O, dobrze, dobrze. Speed limit tutaj do 40 mamy. Ale ta osobówka coś tak średnio przyspiesza. Bo i po co, nie? Jeszcze zawału dostanie z tej nadmiernej prędkości. Zresztą nieważne, bo my już skręcamy, widzę, w prawo. O, tutaj można było się w GTA zabawić i... Ale nie, to jakieś chyba zwykłe paczuszki widzę. Myślałem, że to jest... A to UPS, tak? No dobra. Myślałem, że to jest jakaś ten... Z pieniędzmi. Furgonetka, dobra, rynek przesyłek i zobaczymy ten nasz spycharka 20 ton, czyli nie będzie tak lekko, jeśli chodzi o mojego traka. Jest gotowa, dobra. Aha, to gdzieś tutaj w lewo musimy skręcić, bo tak szukam po tej bazie tego mojego ładunku, a nie widzę go, ale się okazało, że jest tutaj. Ja sobie zrobię inaczej, ja sobie zrobię, proszę Państwa, także ja sobie tu nawrócę, gdzie mi... Zrobię po szmerowemu, po swojemu, czyli pojadę w ten sposób. O, właściwie to się zastanawiam, czy to nie będzie lepiej skręcać w prawo, ale chyba spróbuję skręcić w lewo. Później po podczepieniu oczywiście. Całkiem nie w tą stronę. Dobra. Teraz powinno być chyba ok. Podczepiamy i tak wygląda ten skład. Szmeroskład, tak wygląda. Mamy słońce, także kontrastowe oświetlenie. Dobra. Powolutku już sobie będziemy tutaj uskuteczniać naszą trasę. Teraz jeszcze temat tego rodzaju. 240 mil w tej chwili pokazuje. Po drodze na pewno będziemy musieli jakąś pauzę wykręcić, bo widzę zmęczenie tutaj. Mnie dopadnie, będę zacznę ziewać niedługo. Tylko nie kapuję, dlaczego ten znak stopu jest tak w takiej odległości od tego skrzyżowania, bo tu na przykład gdybym tam stanął przy tej linii ciągłej, to bym w ogóle nie widział, czy coś jedzie, czy nie, czy mogę się włączać do ruchu, czy nie. No dobra. Ile tutaj? 25 możemy.
Dobra, to włączam tą nawijkę, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. No i będziemy próbować się teraz zaraz tutaj w prawo skręcać. Na razie nudy, bo ja jadę zgodnie z przepisami 25 mil na godzinę, tak jak jest dozwolone. Ale zaraz wjedziemy na jakiegoś freewaya, a tam będziemy mogli rozwinąć skrzydła. Bo jesteśmy teraz w Arizonie, to tutaj są większe dopuszczalne prędkości niż w Kalifornii. W Kalifornii mamy większe ograniczenia. Tutaj tylko mamy speed limit taki do 25. Tak, już w prawo będziemy odbijać tutaj, proszę bardzo. I już mamy 65, tak? Proszę bardzo. Dokładnie tak, wbiłem się nawet więcej, 75. Ja teraz sobie ustawiłem sobie 70 na razie mil na godzinę prędkość, chociaż dopuszczalna jest 75. No i zobaczymy, bo to i tak będzie mi się jakiś dłuższy odcinek Nord 17 jedziemy. Jakiś dłuższy odcinek będzie mi się rozpędzać ten skład. Kurczę, co ja tu podczas jazdy włączam hamulec. Chciałem włączyć mapę na sekund 5, tylko się upewnić tą traskę. Więc tak, północną 17 jedziemy i później skręcimy w kurczę zachodnią 40, tak? Do Holbrook jedziemy. Także no chyba trasa jest optymalna. Możliwe, że to bardzo zbliżona by była, gdybym stąd jechał tędy, nie? Chociaż tu o jakieś wygibasy, to mogłaby być ciekawa trasa. Taka bardziej turystyczna, że się tak wyraża. Dobra, będziemy przyjeżdżać przez Camp Verde. Co ciekawe, zobaczcie, że mamy jakby odkryte te miasta, pomimo przeskalowania mapy gra zapamiętała te miasta, które już odwiedziłem, więc nie muszę od nowa, że tak powiem, sobie gdzieś tam wybierać tras, żeby od nowa zwiedzać te wszystkie miejscowości, żeby je tak jakby odblokowywać, nie? Także fajna sprawa, na plusik, bo obawiałem się, że tu jeśli chodzi właśnie o mapę, bo po tym przeskalowaniu, że to no wyzeruje się wszystko, nie? Te przejechane trasy, odwiedzone miasta, że to może się wyzerować, a również te agencje pracy, tak, i sieć dealerów, nie? No ale jest lepiej niż myślałem, także spoko. No ile już jadę, a dopiero 65. Tylko na razie ciągnę trochę pod górę. Także bez problemu mnie osobówki teraz wyprzedzają. No i włączę na chwilę tutaj ten podgląd, tylko po to, żeby zobaczyć, jak upływają te mile, nie? 198, tak kurczę, szybko nawet powiem, no ale ja też wolno nie jadę, także... Muszę trochę wyhamować, słuchajcie, mimo że ktoś tam się ślamazarzy przed nami. No teraz połączą się te drogi, widzę, wszystkie te jezdnie w obu kierunkach. Chyba trak spowalnia. Kurczę, no nie chcę się trochę łamie. No nie chciałbym wyprzedzać, no ale dobra. Skoro tego chcą, na razie pozwolę sobie, bo
kurczę, pieczoną, to mnie denerwuje właśnie, no i teraz mam pod górkę akurat, nie? Jak chciałem ich wyprzedzać, ale zobacz, nawet tam osobówka się zdecydowała. Ja już się będę trochę trzymał, jako że jadę prosto, to będę trzymał się tego lewego pasa. Będę na tym lewym takim zawali drogą. Natomiast z tą myślą, że o właśnie na takiej prostej jak teraz, powoli będę wyprzedzał tamtą ciężarówkę, która tak wyhamowała mnie. Bo to jest troszeczkę irytujące, że się tak wyrażę. O, widzicie, już powoli, i się też wleką, no, już dopiero teraz osobówka zdecydowała się wyprzedzać. No, mamy jakiś most tutaj. I suche koryto rzeki, o ile to było koryto rzeki, bo ja tak szybko spojrzałem, że nawet nie zdążyłem zauważyć jakichś szczegółów. W każdym razie, o, jest, w końcu wyprzedzamy. Ale ja pierdykam. Nie dam rady. Muszę tak zrobić, bo nie zdążę tu zaraz skręcić. Zaraz tutaj będziemy skręcać w prawo. A nie, myślałem, że będziemy skręcać w prawo. Kurczę, jak mnie... Myślałem, że tu będzie taki rozjazd, w sensie taki zjazd jakby, nie? Że ja będę zjeżdżał teraz z tego freewaya. To się okazuje, że to jest taki zwykły rozjazd. To mogłem jechać prosto jednak i próbować wyprzedzać tego traka przede mną. No ale tak, widzę, że no, skala się zwiększyła. Natomiast moje wrażenia takie, no nie są jakieś takie, no jeszcze nie dostrzegam jakiejś takiej wyraźnej różnicy, nie? Że ta mapa jest taka, wiecie, wyraźnie większa czy coś. Tak, patrzcie na te mile, jak one szybko uciekają, znikają. 145, 144. No ja wiem, że tam jadę 50 czy tam 50 parę. 55. Ja zajechałem drogę teraz tam osobówce, ale teraz zdecydowałem się jednak podjąć ten manewr wyprzedzania, ale tamten trak musi być ten. Mieć mocniejszy silnik czy coś, a tak się wleczę. No i znowu będę teraz zawali drogą przez jakiś dłuższy odcinek. Trudno. Tu by się przydał taki kickdown. Redukcja i przyspieszenie. Policaj. Coś czuję, bo 128 mil do końca, że przy tych moich takich dziwnych manewrach związanych z wyprzedzaniem, to raczej tu się nie uda tego traka łyknąć. Jednak z tym swoim ładunkiem i mocą taką, a nie inną silnika, no to wiele nie zdziałam. Mi się zatrzyma tutaj w ogóle. No jadę pod górę, ale zobaczcie, w drugą stronę to większość odcinku będzie jednak w dół, nie? O, teraz trochę przyspieszę, to może nadgonię. Będzie lekko w dół. Aha, słoneczko nas trochę porazi. Jakiś hot road nas wyprzedził. Dobra, tam jakaś osobówka się skrada. Natomiast my będziemy powoli zaraz zjeżdżać w prawo. A ja się przy okazji tutaj muszę przyjrzeć, bo ten mi zaczyna ziewać, apsztyfikant. I tutaj chyba się dopiero przed samą miejscowością będę musiał tą pauzę wykręcić. No mógłbym zjechać do tego flagsztaw, tak, czy jak to się mówi, i tutaj próbować, czyli teraz na przykład pojechać prosto tu i później z powrotem, wiecie, tutaj wbić, tak, też mógłbym zrobić.
Może tak zrobimy? No, czyli pojedziemy prosto. Ja pierniczę, co oni tutaj wyprawiają? No, zaraz jedziemy tutaj po tym łuku w prawo, zjedziemy w prawo i wykręcimy szybko pauzę, chociaż on dopiero zaczął mi ziewać, kto wie, czy bym nie dojechał już do celu w ogóle. A po co ja zmieniłem pas, jak on się tu kończy? Nie wiem. No i to lubię, wyhamować cię prawie do zera pod górkę, jak jechałem tak ładnie rozpędzony. I teraz, o, teraz będzie podjazd dla mnie. Masakra. Odbijemy tutaj w prawo zaraz. Będzie stacja benzynowa z parkingiem i tutaj wykręcimy sobie tą pauzę. I myślę, że gdzieś tutaj o, sobie zaparkujemy na lajcie. No coś nie widzę, żeby mi tu... No, dopiero parking brake. Wyłączymy światełka i silnik. Tak wygląda szmer. Okej. Jesteśmy już po pauzie. Palę sprzęta. Zapalimy światło. I teraz zobaczymy, jak nawijka nas automatycznie poprowadzi. Dobrze nas poprowadzi. Czyli troszeczkę zmodyfikowałem tą trasę. A tylko lekko. No, a tutaj wywiniemy sobie. W lewo, ładnie. I wbijamy szybko, bo zaraz osobówki się tu wysypią, bo już podjeżdża jedna. Ja tutaj
To ja za szybko jechałem lekko. Także już ograniczyłem sobie tutaj tempomat. Ale spoko, zaraz będziemy wbijać z powrotem na jakiegoś freewayka. Natomiast tutaj pozwolę sobie warunkowo pojechać. Dużo mi to nie dało, bo pociąg przejeżdżał. Pusty, bez żadnych wagonów. Króciutki. Dobra, no i zaraz będziemy tutaj, przejedziemy jeszcze górą. I tutaj będziemy zjeżdżać w lewo, oczywiście. O, jaki klasyk, proszę bardzo. O, jedzie jakiś trak, jak go wyhamuje. Sorry gościu, ale pamiętaj, że jak jest zjazd, to można być kolegą i zjechać na lewy pas, nie? No tak zwany zamek można tutaj się... możemy wszyscy jeździć. No dobra. A teraz osobówkę wystraszyłem, że zmieniam pas. Dobra, słuchajcie, zobaczmy jak sytuacja. 74 mile i ciągle maleje. Także lada moment będziemy u celu. Jeszcze go zobaczę. 6:28 rano, czyli tu świta. Teraz jedziemy znowu taką jezdnią po środku niczego, czyli to same krzaki jakieś, krzaczory i sucha ziemia i nic więcej, niewiele zieleni, nie? Ale fajnie, powiem wam szczerze, jak się poogląda trochę trackerów, tych takich prawdziwych, a nie takich urojonych jak ja, tylko tych takich prawdziwych, co jeżdżą po Stanach, to takie czasami krajobrazy rzeczywiście się zdarzają, nie? Że tego tak... Fajnie, no jest taki klimat. Ile tam? 44 mile. Jeszcze do celu. I znowu mamy jakiegoś zawali drogę. Trochę wbiję tutaj na Jana tej osobówce. Może uda się wyprzedzić tym razem. A ja jadę 7 dych już, kurczę, czyli tak nie tak mało. No, osobówka, dasz radę. I szmer dał radę. Ograniczenie. Przez moment myślałem, bo tak powoli jadą, że myślałem, że to jest jakieś ograniczenie, ale to na GPS-ie mam 75, mi podpowiada dozwolone. Spoko. O, już widzę cel, czyli zaraz będziemy gdzieś w prawo odbijać, to jeszcze spróbuję tylko ten autobus łyknąć. Jeszcze tylko ten autobus. I już go lekko spróbuję wyhamować. O, tak.
Okej. Rozładunek gdzieś tam po prawej. No, ten skręca w lewo. Odkryliśmy Holbrook. Zaraz będziemy tutaj uderzać w prawo. Te szerokie jednak amerykańskie drogi takie łagodne te skrzyżowania, można powiedzieć, takie po łuku. Człowiek przyzwyczajony do ETS-a, że trzeba jednak tak się wychylać, nie? A tu jeszcze trak sam jest, wiadomo, długi. No i już widzę, że to jest miejsce docelowe. Jakaś budowa, zdaje się. I tego kopacza tutaj żeśmy targali. Dobra, jak tu sytuacja? No, kurczę, no, do przodu i do tyłu tam gdzieś będzie mrugać. Zobaczymy, jak ja tam wywinę, nie? Tu po jakichś blachach przejechaliśmy, w końcu to jest jakiś teren budowy. Tam już się coś, ten miejsce docelowe się gdzieś tam na biało podświetliło. No to ja teraz najlepiej by było, żebym teraz wywinął po swojemu. Tak i tak. Będzie mi tak lepiej, korzystniej wycofać. Bardziej wyprostuję ten skład teraz sobie. No i dobra, i uderzamy powoli. Trochę dziko to robię. Aj, za bardzo tej strony się trzymam. Wydawało mi się, że tak będzie dobrze, ale tak jest ewidentnie źle. Spoko. Trochę trudności będzie z tym. O, teraz mniej więcej, tylko do tyłu lekko wycofać. Dobra, oblukamy, jak to mniej więcej wygląda. No prawie, że prosto. Spoko. Opuszczamy nóżki, tak? No i podsumowanko. Będzie jakiś awans w końcu. Także Szmer już jest na tym profilu na 7. poziomie. Dobra,
Możemy coś odblokować. To może długodystansowiec. Wszystko jest ciekawe na swój sposób, nie? Bo tam różne rodzaje tych ładunków możemy odblokować. No. Okej, okay, także na tym zakończymy naszą zabawę. Trasa miała... Trasa miała 240 mil, przejechaliśmy ją jakieś chyba w niecałe pół godziny, takie nasze rzeczywiste, ja już nie pamiętam, w której minucie tego nagrania już wyjeżdżałem z bazy z podczepionym ładunkiem, tą naczepą. No ale kurczę, no mówię, no nie jest jakoś źle, nie? Wyjechaliśmy z Phoenix stąd i dojechaliśmy sobie tutaj do Holbrook, także odblokowałem przy okazji Holbrook. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. San Simon, Sierra Vista, Nogales, Tucson, Yuma, kurcze pieczone. No ciekawie, ciekawie. Także będę wybierał w kolejnych odcinkach jakieś takie trasy, żeby przejechać przez jakieś nowe miejscowości, żeby coś tam odblokować, nie? Okej, także na razie. Cześć.